No, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Na telefonie będzie widać, że już jest około 12, a jest 6:30 rano. Spałem sobie tak 6, była 20 i nagle przyszedł jamnik, zaczął skrobać do drzwi, patrzy się na mnie i na wykrywacz. Mówię, no dobra, no to idziemy. No i pierwszy dołek i łuska mozora. I to jest właśnie ten pan, który mnie obudził. Gacek, idziemy? To idziemy, dobra, no, do następnego. No tak jak widać, tutaj był dołek. Machnąłem tylko w prawo, jest ładownica od naboi. Aż rozpada się już. Dobra, tak jak widać, pole wygląda prawie jak szwajcarski ser albo coś takiego. Dobra, idziemy dalej do następnego. Kolejny dołek, tak jak widać, tym razem pocisk. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co jeszcze będzie. Do następnego. A kolejny sygnał i kolejna łuska się trafiła. Dobra, jak widać, słońce wstaje, nie oszukuję. No, do następnego. No tak jak widać, kolejna łuska. Tu białe, bo leżała sobie na wierzchu. Nie nagrałem, a poszkoda pamięci. Dobra, do następnego. Nie będę nagrywał tak co chwilę łusek czy coś może, tylko coś ciekawszego jak będzie. No, do następnego. No tak jak widać, z dość sporego dołka znowu łuska od Mausera. Tak, wiem, mam dziurawe rękawiczki. No jak się chodziło dużo wcześniej z Wajcem i innymi wygrywaczami, no to się powycierały. Nic na tym nie poradzę. Dobra, do następnego. No jak widać, kolejny sygnał i kolejny pocisk. Jest 7:13, to już chodzę 43 minuty. Na razie nic specjalnego, no ale zawsze coś tam wyjdzie. No do zobaczenia dalej. Zobaczymy co jeszcze jest. Panowie i panie, w końcu jest moneta. Nie wiem czy to była ratynka, bo z tyłu napisane coś jest Solim chyba. Jak widać. Przekręć się. No z tyłu jest tak. Jakby jakaś grecka czy coś moneta. Nie wiem, mi to na baratynkę przypomina, ale trochę za duża jest. Solim. Ale 1600, chyba 66 to jest napisane. No dobra, jak ktoś wie, to niech mi napisze w komentarzu. No do zobaczenia. Kolejna łuska, wcześniej chyba też dwie znalazłem, ale nie nagrywałem. No dobra, chodzę jeszcze z godzinkę, zobaczymy, może jeszcze coś będzie. No do zobaczenia. Kolejny sygnał, tym razem taka malutka łuska. Swobód czytelny, już jest wszystko. No dobra, idę dalej. Już blisko domu jestem. Zobaczymy, może na tym kawałku coś jeszcze będzie. No do zobaczenia. No i kolejna łuska, tak jak widać, do kolekcji. Dobra, do następnego. Jak widać, kolejna łuska, ten, kulka od muszkietu albo od szrapnela do kolekcji. Dobra, na początku myślałem, że ona jest zakopana, ale potem okazało się, jak wykopałem dołek obok i wpadła mi. Dobra, do następnego. Tak jak widać, już prawie przy końcu pocisk jeszcze się znalazł. Dobra, później przyjdę, jeszcze coś nagram. Do zobaczenia. Wiatr coraz większy się zrobił. Dobra, pierwszy taki dołek konkretny. Pierścień wiodący od szrapnela. Taki powyginany. Dobra, mówię głośno, bo mówię, ten wiatr jest. No i wcześniej znalazłem dwie łuski. No dobra, do następnego. No tak jak widać, kolejna kulka od szrapnela lub od muszkietu. No do następnego. Jak widać, kolejna kulka, tym razem ta wielka się trafiła. Dobra, do następnego. Tym razem tak jak widać, kolesieniaczek. Dobra, do następnego. Tak jak widać, taka niekompletna rękojeść. Albo od widelca, albo od łóżka. No może być kompletną, takie jak kiedyś były te trójkątne. Dobra, do następnego. Tak jak widać, taki gaciowiec leżał sobie na wierzchu. Dobra, biorę go, idę jeszcze, pochodzę, może tam i z powrotem. Zobaczymy, może coś jeszcze będzie. Akurat chciałem powiedzieć, że już no, takie pół pola przechodziłem. Zobaczymy, co jeszcze będzie innego. No do zobaczenia. Bardzo nawet nie trzeba kopać. Tak jak widać, łyżeczka z takim grawerunkiem leżała sobie tak normalnie. A to jakaś zwykła chyba.
Coś takiego. Próby właśnie nie widzę, no to chyba jak jest zwykła taka. Jest trochę powyginana. Wyprostować jeszcze do herbaty można używać. Nic nie widać. Dobra, ciekawy fancik. Dobra, do następnego. Moneta, ale stan bardzo agonalny. Nic nie widać. Kompletnie zjechana. Świeci się aż. Dobra. Do następnego zobaczymy. Jeszcze na tym kawałku może coś jeszcze będzie. No na razie. Prawie na sam koniec. Guziczek. Coś jakby było na nim. Nie mogę rozczytać, co to jest. Bez ucha niestety. Już taki wykopałem. Nie wiem, co to jest. Spróbuję to jakoś w domu mydłem i wodą. Może jeszcze zobaczymy, co to będzie. No na razie.